Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląski Kaznodzieja. Przepraszam za wszystkie niedogodności związane z obrazem i z hałasem, który tutaj wszem i wobec panuje, ale jestem w takim bardzo ruchliwym miejscu. Znalazłem kawałek trawy, jest w miarę spokojnie, więc postanowiłem, że dzisiaj w tym miejscu nagram sobie filmik. No cóż, ostatnie 3 tygodnie nie było mnie widać, mimo tego, że była przepiękna pogoda i była to dobra okazja do nagrywania filmików, no ale jakoś tak się składało, że był brak czasu, może też takiego natchnienia duchowego. A dzisiaj troszkę zaplanowany ten filmik, w sensie takim, że postanowiłem, że dziś nagram, wychodząc zupełnie na freestylu, z takimi duchowymi uniesieniami. I to, co przyniosło mi myśli, ślina i właśnie Boże natchnienie, to będę o tym mówił. Wczoraj była taka dosyć fajna sytuacja, ponieważ Pan Bóg znowu pokazał mi, że jest i że istnieje. I często mam ochotę się z kimś podzielić tym właśnie, jak Pan Bóg do mnie mówi, przez jakiś komentarz pod filmikiem, który oglądam na YouTubie, czy no, podobną rzecz, ale no, powstrzymuję się od tego, bo boję się, że no, nie każdy to zrozumie. A do czego zmierzam, że wczoraj otworzyłem Pismo Święte, czytałem fragment Starego Testamentu, idąc oczywiście od początku, jestem na fragmencie, gdzie zaczyna się przygoda Eliasza i Elizeusza, no i czytając ten fragment, tak sobie pomyślałem, kurczę, że mówię, znam ten fragment, pamiętam go z kościoła i jakoś tak nawet na internecie oglądałem sobie informacje na temat Eliasza, Elizeusza. No i przeczytałem ten fragment, dzień sobie leciał, następnie coś tam podczas dnia robiłem, wyskoczyło mi powiadomienie na kanale YouTube, że zaczęła się msza internetowa. I nie oglądałem tej mszy, tylko tak sobie mówię, a zobaczę, jakie jest czytanie, jakie jest kazanie. No i dokładnie to samo czytanie było na mszy świętej wczorajszej, dnia 8 czerwca 2020 roku, które czytałem sobie w Piśmie Świętym. I to jest takie niesamowite, że Pan Bóg przez takie rzeczy potwierdza swoje istnienie. Ja w to głęboko wierzę. I to też nakłoniło mnie i tak natchnęło do nagrania dzisiejszego filmiku, ponieważ zastanawiające jest to, jak się dzieje, że jedni ludzie posiadają tą wiarę, a inni tej wiary nie posiadają? No, jest to takie bardzo trudne pytanie, na które bardzo ciężko jest odpowiedzieć, bo jeżeli wiara jest łaską od Pana Boga, no to dlaczego Pan Bóg nie ma tej łaski dla wszystkich? Ale wierzę w to, że Pan Bóg zna serca tych ludzi, którzy chcą przyjąć tą łaskę i którzy chcą tą wiarę mieć po to, aby się nią dzielić z innymi. I tutaj zahaczamy o tą nazwę Dobra Nowina, Ewangelia. I ta Dobra Nowina, Ewangelia właśnie też natchnęły mnie do tego, żeby nagrać dzisiaj ten odcinek. Ponieważ jak sami wiecie, ostatnimi czas jest taka nagonka na Kościół katolicki, na księży i tak się wszyscy czepiają tego chrześcijańskiego całego towarzystwa, tej grupy ludzi. Może nie wszystkich, no ale jakby bardzo jest chrześcijaństwo napiętnowane. Ja to bardzo dobrze widzę, wyraźnie i nie widzę, żeby ktoś się czepiał, nie wiem, wyznawców Jehowy, Hare Krishna, czy buddystów, czy jeszcze jakichś innych wyznań, a wiara chrześcijańska jednak jest tym, czego wszyscy się bardzo czepiają i co jest taką zadrą dla wielu osób i wielu grup społecznych. Chciałem się odnieść do tego, że jeżeli ktoś naprawdę ufa Panu Bogu, jeżeli ktoś naprawdę czyta z głębi serca, z taką wiarą właśnie, z przekonaniem Pismo Święte i próbuje słuchać Pana Boga, stosuje to słowo w swoim życiu, to jest to widoczne na zewnątrz. I może ktoś się oszukiwać, może nie, ale często jest tak, że spotykamy na swojej drodze życia jakichś ludzi, ja przynajmniej tak miałem, i mówi się o nich, o, to jest bardzo dobry człowiek, znam tą panią, znam tego pana, to jest mój sąsiad, on jest zawsze taki dobry, uśmiechnięty, przyjemny, pomógł mi w tym, a tu mi otworzy drzwi, a ta pani też zawsze jest taka, że zagada, porozmawia, sympatyczna, i potem nagle się okazuje, że ta kobieta, powiedzmy, jest w kościele i dociera do nas, że są to tacy ludzie, którzy widać, że żyją takim dobrym usposobieniem, dobrym charakterem, dobrym nastawieniem do całego świata, które właśnie wypływa z tej wiary chrześcijańskiej, które wypływa z nauki Pana Jezusa, które wypływa z Bożego Słowa, które oni chcą stosować w swoim życiu. Ja miałem taką sytuację jakiś czas temu, że sprzedawałem rower i przyjechał do mnie taki bardzo sympatyczny chłopak. Nie wiem, jakiego on był wyznania, żeby też tutaj nie łapać mnie za słówka, ale chodzi o to, że rozmawiając z tym chłopakiem,
naprawdę wywiązała się tak przemiła rozmowa, tak sympatyczna, tak jakbym tego człowieka znał od zawsze. I nie wiem, no taki duchowy detektor ponownie podpowiedział mi, że to musi być chyba no, chrześcijanin. Wiem, że to brzmi śmiesznie i może wzbudzać czyjąś drwinę, ale no, tak jest moje głębokie odczucie. I wierzę w to, że jeżeli ktoś naprawdę, szczerze, z głębi serca przyjmuje Ewangelię, tą radosną nowinę i chce naśladować Pana Boga, to on będzie emanował tym dobrem, bo on będzie się dzielił wśród całego społeczeństwa, wśród ludzi, między którymi się znajduje, właśnie tym wszystkim, o czym mówi Jezus Chrystus. I tak, biorąc na chłopski rozum, jeżeli wszyscy byśmy się zaangażowali w tą wiarę chrześcijańską, gdyby każdy chciał potraktować Pana Boga na poważnie, no to ta miłość Boża, to Słowo Boże, które byśmy stosowali w swoim życiu, ono na pewno dawałoby większe owoce i dawałoby temu światu taki naprawdę bardziej słodszy posmak, bardziej jaskrawy kolor. Ale niestety, no nie wszyscy jesteśmy na tego Pana Boga nastawieni, nie wszyscy Go chcemy poznać, no i potem wynikają z tego tytułu różnice i jeszcze gorsze sprawy. Chciałem też odnieść się właśnie do tej wiary, wykorzystując słowo Jezus, bo wydaje mi się, że no jest bardzo duża grupa ludzi, która mówi: tak, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, wierzę, ale jakby dochodzi się do tego momenta: Jezus, wierzę, chrześcijanin, katolik, a za tym jest taka próżnia, taka ciemność, tak jakbyśmy otwierali drzwi do ciemnej piwnicy, jesteśmy w jasnym pomieszczeniu, otwieramy drzwi do ciemnej piwnicy, a tam w tej ciemnej piwnicy już nie widać, co jest. I często ta wiara niektórych ludzi jest właśnie tylko taka na ustach, na języku, taka powierzchowna. Zresztą Pan Bóg sam mówi w Piśmie Świętym, że ten naród czci mnie tylko wargami, a daleko jest ode mnie sercem. I wielu z nas tak naprawdę tylko mówi o Panu Bogu, deklaruje tą swoją przynależność do wiary chrześcijańskiej, ale od Pana Boga jest daleko, bo nie zna tak naprawdę Pana Boga. Zna Go ze słyszenia, zna Go z tradycji i z tego, że zostaliśmy nauczeni mówić o Panu Bogu, ale tak szczerze, no dochodzimy do takiego miejsca, w którym dalej jest próżnia. A szczerze powiedziawszy, jeżeli zaangażujesz się w wiarę chrześcijańską, to wychodząc z tego jasnego pomieszczenia, otwierając te drzwi, mogą to być drzwi nie do piwnicy, ale do, powiedzmy, jakiegoś nieba, do jakiegoś pięknego ogrodu, w którym możesz się poruszać, w którym jest pięknie, kolorowo, przyjemnie, ciepło, gdzie czeka na Ciebie Bóg, który chce Ci wręczyć w Twoim życiu naprawdę dużo dobra, miłości, ciepła, czegoś przyjemnego i fajnego. Oczywiście też powtórzę ponownie, że życie to nie tylko miód i malina i takie, wiecie, no rozpływanie się w dobrobycie i w super wspaniałych emocjach, tylko no to też często właśnie niesienie tego naszego krzyża, tych naszych problemów, tych naszych trosk, naszych jakichś tam dołów czy takich myśli, które są no, dla nas niekorzystne. I tu ponownie zahaczę o ten właśnie kolejny wątek, który wpadł mi się do głowy. Mur w naszym życiu, do którego dochodzimy i nie wiemy, co dalej zrobić, ponieważ opadają nam ręce. Przed tym murem zatrzymujemy się, nie ma rozwiązania naszej sprawy. Nie wiemy, jak dalej postąpić, do kogo się zwrócić o pomoc. Nie wiemy, co dalej po prostu zrobić. I wydaje mi się, że wiara jest tym serum na rozwiązywanie takich właśnie problemów, kiedy dochodzimy do ściany i pozostaje nam tylko spojrzeć w niebo, podnieść ręce i powiedzieć: Panie Boże, no ja już dalej nie pociągnę tego wszystkiego, bo dalej nie potrafię sobie z tym poradzić. I tutaj właśnie potrzebna jest nam ta wiara, bo ta wiara pozwala nam i daje tą możliwość przeniknięcia przez ten mur, za którym stoi Pan Jezus i ma rozwiązanie i zna sposób na to, jak wyjść z danej sytuacji. To dzisiejszy temat jest, tak jak wspomniałem, na wielkim freestylu. Jest to wszystko z głowy, to nie jest nic przygotowane, więc no mówię tak, jak mi serce dyktuje. Wierzę w Pana Boga, wierzę w to, że jest. Wiem, jak od Pana Boga często odchodzę, wiem, jak Go zawodzę, wiem, jak Go zasmucam i wiem, jak przez to ja zasmucam samego siebie. Wiem, jak Pan Bóg działa, w jakich sytuacjach mówi do mnie, wiem, kiedy wysłuchuje moich próśb, wiem, kiedy Go obrażam, ale wiem, że On istnieje i zawsze jest nastawiony
w moją stronę z otwartymi ramionami i z wielkim sercem i z wielką miłością, bo to nie jest tak, że Pan Bóg odchodzi ode mnie, to nie jest tak, że Pan Bóg mnie nie chce, to nie jest tak, że Pan Bóg mnie nie kocha. To jest tak, że ja od Pana Boga odchodzę, to jest tak, że ja się od Pana Boga odwracam, to jest tak, że ja Pana Boga zawodzę i pluję Mu w twarz po prostu czasami. I to trzeba sobie tak w domu przeanalizować. Powtórzę to po raz kolejny, po raz może nawet setny w tych moich filmikach, że nad Panem Bogiem trzeba się trochę zastanowić. Trzeba takiej duchowej refleksji, trzeba sobie po prostu usiąść i zacząć rozkminiać Pana Boga, kim On jest, czego On chce, gdzie On jest, jak On jest, jaki On jest. Bo bez tego, w tym całym szumie codzienności, w tym pędzie, w tym internecie, w tych sprawach codziennych, no my Go nie dostrzeżemy, my nie będziemy w stanie Go dostrzec. Ja jestem typowym przykładem człowieka, który często, mimo tego wielkiego starania, kiedy rano wstaję, próbuję czytać Pismo Święte, modlę się, próbuję złapać taki duchowy kontakt z Panem Bogiem, żeby ten dzień był już jakby, żeby szedł po nitce, ale po nitce Pana Boga, nie po nitce świata, żebym ja czuł, że spełniłem ten poranny obowiązek, przywitałem się, poprosiłem Go o pomoc i wtedy ten dzień się układa. Ale często jest tak, że jeżeli zrobię to po łebkach i zaangażuję się zbyt mocno od razu w te wszystkie rzeczy, które oferuje mi świat, to potem ten dzień naprawdę wygląda inaczej niż wtedy, kiedy z Panem Bogiem tak na poważnie rano sobie siądę i porozmawiam. I dzisiaj właśnie jest taki dzień, kiedy wstałem, odmówiłem różaniec, pomodliłem się, wziąłem Pismo Święte i czułem, że dziś tak naprawdę potrzebuję Pana Boga, potrzebuję tego spokoju, potrzebuję tego wyciszenia, potrzebuję tego zwierzenia się Panu Bogu, tego zapłakania w moim sercu nad sobą, nad tym moim życiem, które nie zawsze jest kolorowe, bo każdy z nas ma ten krzyż i każdego ten krzyż jest inny. I warto czasem spojrzeć na krzyż innej osoby, bo nam się wydaje, że nasze krzyże są ciężkie, ale z boku właśnie idzie nasz brat i nasza siostra i dźwiga cięższy krzyż. I to czasami nas może nawet pocieszyć w pewien sposób. Wiecie co, już nie będę przedłużał, nie będę przeciągał tego filmiku. Życzę wszystkim miłego dnia. Chciejcie poznawać Pana Boga, który Wam naprawdę będzie darzył i będzie Wam chciał pomagać. Bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że jeżeli dochodzicie już w życiu do tego muru, w którym nie wiadomo co zrobić, zawołajcie do Pana Boga. No, poproście Go o pomoc tak szczerze z serca i tą wiarą, tą chęcią uwierzenia w to, że On Wam pomoże przebić się przez ten mur. A On na pewno Was nie odrzuci. Także trzymajcie się ciepło. Pozdrowienia dla wszystkich i z Panem Bogiem.